Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony użytkownik AdiWW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 W
karierę w Manchester United. Takie w poprzednim odcinku dla wszystkiego wspomnienia zagraliśmy sobie dwa mecze, gdzie najpierw przegraliśmy sobie z Tottenhamem 2-1, gdzie przegraliśmy no samej końcówce, można powiedzieć, a potem rozegraliśmy kolejny mecz w Millwall w ramach trzeciej rundy Capital One Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie wygraliśmy łatwo 2-0. I tak jeszcze na szybko powiem, że w tabeli jesteśmy obecnie na 15 miejscu, gdzie mamy tylko 4 punkty i punkt przewagi nad 18 drużyną, którą jest Queen's Park Rangers. I w dzisiejszym odcinku rozegramy sobie dwa mecze, którym będą spotkania z Hull oraz Burnley i obydwa będą oczywiście w ramach kolejnej właśnie ekstraklasy. I tutaj zobaczymy sobie szybko skład, bo już sobie mogę na szybko ułożyć. Myślę, że będzie tak ok i no widzimy się oczywiście, jak już no ułożę sobie ławkę. No dobra, ułożyłem skład i tak wygląda oczywiście moja jedenastka, która jest w bramce Decha, dalej w obronie Blind, Royal, Jones i Syna, w pomocy Aje, Fellaini, Herrera, Błaszczykowski i w napadzie Falcao i Rubi. A skład Hull wygląda tak, że w bramce Alan McGregor, w obronie są jako tych trójka Figueroa, Dawson oraz Chester, w pomocy jest Andrew Robertson, myślę, że kojarzony dzisiaj z Liverpoolu, Tom Huddleston, Ben Lenihan, M. Diame oraz Livermore. Jako ofensywny pomocnik środkowy Snodgrass i jako napastnik chyba Andrew Hernandez, o ile się nie mylę. Oczywiście ustawiamy tak, jak ma być. No i oby po prostu poszło, że idźcie i zagrajcie tak jak w poprzednim meczu, bo wtedy wygraliśmy. Klasycznie daję zawsze takie podpunkty i no widzę, że dalej nie mogę przekonać niektórych zawodników, żeby no zagrali dobrze. Ale liczę, że sam mecz to dobrze zrobi. 13 minuta spotkania, Hull ma akcję w tym momencie, Livermore podaje do Hernandeza. Hernandez idzie, ma tam dwóch chyba właśnie Rooney'a oraz mi się wydaje Herrera. Tak jest, Herrera właśnie wybrania, po raz drugi wybrania i po raz trzeci wybroni, przejmuje Ajew, ale traci piłkę nawet Livermore'a. Fellaini jeszcze to przejął, dobrze, podaje teraz na skrzydło do Błaszczyka przyjął. Jak wymyśli to teraz reprezentant Polski? Przebił się, leci dalej, ale traci piłkę na rzecz Robertsona, trochę niedobrze. Figueroa teraz podaje, ale Strna przejmuje. Herrera, Błaszczykowski znowu przejmuje piłkę. Ma za koło siebie jednego zawodnika, teraz podaje do Falcao. Rooney jest na czystej pozycji, ale teraz McGregor pięknie wybrania tą akcję. I to oczywiście no pokazuje, że jednak kolejna okazja, 23 minuta spotkania. Strna, Rooney podaje do Fellainiego, ten do Ajewa. Przebił się Ajew, będzie podawał do środku, do chyba tam było Van Persiego, ale nie wyszło. Hernandez, John wybija. Herrera, Błaszczykowski, ma tam koło siebie kolejnego rywala, Rooney, dwóch podaje, sprytnie Herrera, Ajew, czy będzie strzelał, Ajew, tak jest, gol! 24 minuta spotkania, Manchester United prowadzi obecnie 1-0 z Hull City, myślę, że to była całkiem dobrze przemyślana właśnie akcja zarówno od Rooney'a, jak i Herrera, no bo tutaj zobaczcie, Herrera tu podał, a ja tak popatrzył uważnie, że gdzieś wolne pole i akurat tak zmieścił sprytnie w lewy dolny ruch, że strzelił. 1-0. Kolejna akcja, 44 minuta, to jest końcówka pierwszej połowy właśnie. Daily Blind przejmuje, czy on poda do tyłu do Fellainiego? Tak jest, Fellaini na razie na wolnym polu, podaje do Ajewa. Ajew do Falcao, czy poda do Rooney'a? Nie, do Herrery. Ale teraz do Rooney'a i ten to wykorzystuje perfekcyjnie, jest 2-0 już. Idealnie przed końcem pierwszej połówki właściwie prowadzimy już 2-0, już chciałem powiedzieć końca meczu, ale to przecież nie jest jeszcze taki tak szybko. Herrera tu podał, ale Rooney tak sprytnie też to wymyślił, bo wiedział, że będzie podanie, ale musiał się zmieścić idealnie, można powiedzieć. 2-0 jest i prowadzimy. No i witam was ponownie na tym, na przerwie. Prowadzimy 2-0, jestem bardzo zadowolony na razie z tego, co robimy i na razie tak powiem trochę motywacyjnie, że potraficie grać lepiej, bo no potraficie, że liczę, że jeszcze trochę podwyższą się te wyniki i widać, że no nie muszę nikogo zmieniać, bo wszyscy grają naprawdę bardzo dobrze i no jeszcze tutaj trochę pokombinuję i no możemy po prostu lecieć dalej. Druga połówka przed nami. Witam znowu w przerwie, nic się ciekawego nie zdarzyło, więc no dalej 2-0, żadnej akcji. I tutaj wam dam ciekawostkę i dam też no radę. Jeżeli macie właśnie takie oceny, że max 6-6 to będzie dobrze, to polecam zawsze zmieniać zawodników, którzy są najbardziej zmęczeni, więc na ten moment oczywiście są Wayne Rooney oraz Andrew Ajew i jako to oczywiście ja ich ściągnę, że wejdzie za niego James Wilson, a za Andrew Ajewa wejdzie w tym momencie Ashley Young. I jeżeli tak będzie tak samo, to jeszcze w 74 minucie zmienimy sobie zawodnika. Tu dam oczywiście te motywacje. O, to mi się już zaczyna podobać, że są w pozytywnym nastroju i no liczę, że będą też dobrze grać. 68 minuta spotkania, szybko to posło, Wilson, Błaszczykowski na skrzydło, do Falcao, gol!
gol! I już jest 3-0! Hal jest dosłownie gromione w tym momencie przez Czerwone Diabły. Naprawdę dzisiaj świetnie gra ta drużyna. Bardzo dobrze się zgrani, bardzo dobrze się współpracują. 3-0! Kolejna akcja, 86. minuta spotkania. Max Shane próbował podać do Odoi, ale nie wyszło. Serna, Jones, Fellaini. Podanie do Ashley'ego Younga, Falcao. Falcao do Nika Powella, który zastąpił Herrera zmęczonego. Błaszczykowski znowu będzie to samo zagranie. Tak jest! I znowu się udało. Znowu jest bramka, tylko że tym razem no, ona nie jest zaliczona na konto Falcao, a zresztą na Jakuba Błaszczykowskiego. Tak więc Polak strzela bramkę w Premier League. Jest to chyba jego pierwsza bramka, o ile się nie mylę, tak jak widziałem, ale to naprawdę dobrze poszło. Nie wiem, dlaczego Falcao tego nie zaliczyło. Ale nieważne, jest już 4-0. Ostatnie 20 sekund tego spotkania. Hal jeszcze coś tam kombinuje, ale oni są na straconej pozycji. Livermore, Mayer, Diame, oni teraz podają sobie właśnie takie piłki, bo wiedzą, że nic z tym więcej nie zrobią. Fellaini, Young. Jeszcze będą trzymać blind. I koniec tego meczu. Wygrywamy bardzo w piękny sposób 4-0. Naprawdę, no muszę pochwalić ich, bo oni świetnie to zrobili. No, nareszcie ta gra, którą oczekuję po prostu, że bardzo dobra, dokładna i w tym momencie. Tak można powiedzieć. United gra 4-0 z bramki Andre Ayew, Wayne Rooney, Falcao i Jakub Błaszczykowski. Choć z moim skromnym zdaniem tak naprawdę no, Falcao strzelił 2 gole. Już nie będę wnikać w takie sprawy. United zwycięża zgodnie z planem. Czy ja bym powiedział, ale no po prostu. O, David De Gea zaliczył właśnie setny występ ligowy w barwach klubu. Jak ważną rolę odgrywa w zespole? Jego wpływ na postawę zespołu nie można przecenić. No wtedy tak można było, ale no dzisiaj to wiadomo. Tutaj szybko przewinę. Błaszczykowski wprawia kibiców w zachwyt. Ocena 9-2, tak więc no myślę, że mogę pochwalić sobie spokojnie tego zawodnika. Miło mi to słyszeć, mam nadzieję, że w następnych meczach też będę świetnie grał. No, liczę na to, bo na razie ten transfer jednak dobrze popłacił i no nie zdziwię się, jak zostajesz niedługo no, powołany gdzieś do jakiejś kadry. Tak więc oczywiście tu wszystko jest to i widzimy się już na drugim dzisiejszym meczu. Oho, a skoro mowa o powołaniach, których mówiłem przy Błaszczykowskim, właśnie dostałem informację, że 7 naszych piłkarzy zostało powołanych. Do Brazylii 20 Pereira, do Meksyku Chicharito, w Chile Angelo Henriquez, Kolumbia Falcao, Ekwador Antonio Valencia, w Serbii Vanja Milinkovic-Savić oraz w Ganie Andrew Ayew. I jak robimy instrukcje te, to ja wam polecam, żeby nie było ich po prostu, bo no wtedy oni będą zadowoleni, że nie ma żadnych tam, nie wiem, niepewności czy co. Dlaczego ja jestem niepewny? Ja wiem, że ostatnio przegrywałem kilka meczy, no ale bez przerwy. Powodem niezadowolenia ze względu jest przegrany mecz Sunderland 1-2. Kiedy to było? Kiedy był ten mecz Sunderland? W sierpniu! Kurde! W sierpniu, to były 2 miesiące temu. Dajcie luz, teraz jest o wiele lepiej. Oho, widzę, że Old Hamfowi chyba się spodobał jednak Ben Pearson, którego pożyczyliśmy. A w sumie zobaczmy, jak on się dał radę w Old Ham. 4 mecze tylko! No, rzeczywiście świetny talent mi się wydaje, ale no niech będzie. Albo nie, daj... Nie, może tak, pomocnik środkowy. Tylko on mi ma grać, ja wam kurde dam, zadam nawet tą. Powód przydałoby się trochę występów, a nie, kurde, nie będziecie nic robić. O, Anglia, to przynajmniej ciekawe, bo prowadzimy United, to ciekawe kto jest powołany. Joe Hart, Ben Foster, Fraser Foster, obrońcy Johnson, Cahill, Jagielka, Bane, Luke Shaw. O, Luke Shaw jest powołany. Phil Johnstone, Chris Smalling. Mamy już 3 zawodników powołanych. Dalej pomocnicy. Wilson, Henderson, Chamberlain, Lallana, Sterling, Johnson, Milner, Delph, Lerone. A napastnicy Wayne Rooney oczywiście. Starych coraz Danny Welbeck. To mnie cieszy. A tutaj co to? Young na lodzie. Selekcjoner Roy Hodgson zdecydował, że Ashley Young nie otrzyma powołania na najbliższe zgrupowanie. Hodgson ewidentnie zdania, że ten pomocnik musi dać siebie więcej, jeśli chce odzyskać swoje miejsce. No Young nie grał ostatnio często, więc no nie dziwne. O Jezu, 21 zawodników powołanych. Do kolei Dean Henderson, Jordan Thompson, Rob Clancy, Jimmy Dunn, oczywiście Anglia i Irlandia, Chorwacja, Dario Sna, Irlandia Północna, John Evans, Hiszpania, David De Gea i Juan Mata, Holanda, David Blunt, Polska, Jakub Błaszczykowski, Belgia U21, Januzaj, Anglia U21, Wilson i Johnston, Holandia U21, Fosu-Mensah, Portugalia Pereira, Belgia Fellaini, Anglia, to już mówiłem, Portugalia Nani. Jezu Chryste, no normalnie mam skład reprezentacji, ale to cieszy, bo przynajmniej są doceniani. No i witam serdecznie na już drugim meczu dzisiejszego no, odcinka, w którym zagramy sobie na wyjeździe z Burnley i oto tak prezentuje się skład wersji Burnley. Tak więc w bramce Heaton, dalej w obronie Ward, Saker, Andreas Christensen oraz Kieran Trippier, dalej w pomocy Gboy, Demarley, Arfield oraz Knightley, jako ofensywny pomocnik środkowy Abate oraz w napadzie
Ann Barnes, a tak wygląda mój skład. Trochę zrobiłem zmian, oczywiście bramce De Gea, obronie De La Bella, Royo, Jones oraz Serna, w pomocy Young, Ajew, Herrera oraz Andan Januzę, tym razem dam Błaszczykowskiego na ławkę, bo chcę po prostu sprawdzić, jak da radę, a w napadzie są Falka oraz Wayne Rooney. Zobaczymy, jak będzie. Liczę, że będzie no tak samo, że zagracie tak jak w poprzednim meczu. Kolejne oczywiście te namowy, że wiedzą wasze umiejętności, De La Bella nie wierzy w nie zbytnio, ale zobaczymy, może się namówi. No i cóż, no może nie tak znaki zapytania, ale jedziemy z tym meczem. 16 minuta spotkania, podanie do De Gea, na dalekie zagranie do Falcao, Rooney, przepraszam, że tak się jąkam, ale długo nie nagrywam odcinka, Herrera, Rooney tam będzie widział, nie, Januzaj podaje do Falcao, i gol! Gol 1-0 w tym momencie, już trzeci gol, można powiedzieć, Falcao. I to, co ciekawe, dwie bramki właśnie w dzisiejszym odcinku, to mnie ta bardzo cieszy. Widać, już się drużyna zaczyna zgrywać, no początek był słaby, ale teraz jest naprawdę dobrze, bo nawet sam Januzaj zastępujący Błaszczykowskiego dobrze sobie radzi. 1-0 w tym momencie. Jeszcze końcówka spotkania, 45 minuta i Ashley Barnes fauluje w polu karnym i mamy rzut karny w tym momencie. Kto będzie podchodził do tej piłki, bo nie wiem dokładnie. Numer 9, a więc Randamel Falcao. Czy strzeli drugą bramkę dla nas w tym meczu? Uwaga, Randamel Falcao kontra Heaton. Randamel Falcao, uwaga, strzela, Falcao i gol! I mamy 2-0. Jednak Ashley Barnes zrobił źle, że faulował w polu karnym, dzięki czemu dał kolejną bramkę Falcao, już czwarta bramka w tym odcinku. Naprawdę Falcao dzisiaj szaleje, jest takim, no, diabłem tasmańskim po prostu tego odcinka. Witam serdecznie ponownie oczywiście, prowadzimy 2-0. Dziwnie na razie tutaj to wychodzi, ale... Ja nie narzekam, jest bardzo dobrze, przynajmniej to mnie cieszy, że drużyna fajnie się zgrywa, że nareszcie mogę tak odetchnąć, że jest dobrze, można powiedzieć. Oho, Andrew Ayew musi zejść, bo ma ocenę 6,5 i to wszystko pomoci, dlatego wejdzie za niego Marwa Fellaini. Fellaini też ostatnio dobrze się spisywał, więc no... Mam nadzieję, że będzie tak samo, to jest dobrze. Druga połówka. Bardzo szybko minęło, praktycznie nie było żadnej akcji, ale no cóż, tak jak mówiłem, no jest dobrze, dlatego mogę sobie zrobić tym razem jedną zmianę i to nie będzie Herrera, ponieważ nie mamy dwóch środkowych pomocników. Kurde, co jest? Dlatego zejdzie Falcao i wejdzie za niego tym razem Marcus Rashford. Myślałem, że nie wejdzie, ale no niech pokaże się młodzieniec, jak daje radę. No on ma tu młody wiek, ale... Liczę, że się dobrze pokaże. 76 minuta spotkania w tym momencie. Herrera podaje do Rooneya. Rooney znowu Herrera do tyłu. Tam znajduje Ashley'ego Younga. Young ma tam dwóch, ale ma też wolne pole. Dlatego właśnie podaje do Herrery. Herrera traci piłkę. Nie traci, ale Rooney szybko zyskuje. Znowu Herrera. Rashford, właśnie Rashfordzie mówiłem. Niestety nie dał rady, ale dał radę na Herrera. Rashford strzela, ale beznadziejnie, niczym w stylu ekstraklasy. 82 minuta spotkania. Kolejna akcja. Ashley Young podaje do Herrery. Herrera do Januzaja. Januzaj znowu rozegra dobrze do Falcao. Nie strzelał, ale nie wysłał, ale jak jest to dobija i jest jednak 3-0. Ashley Young strzela bramkę, już drugą w tym sezonie. To jest naprawdę dobra okazja, to było, no, sprytnie wymyślone też. Już trzeci raz powtarzam, czy nawet któryś. Januzaj strzelał, ale Young zauważył, że tam było puste pole i strzelił. 3-0. Jeszcze ostatnia akcja właśnie drużyny Burnley, ale tu chyba nic z tego nie wyjdzie. I właśnie koniec tego meczu, no... Już drugie zwycięstwo w tym odcinku i to też bardzo wysokie, no, tym razem 3-0, nie 4-0, ale to jednak ważne, że zaczynamy łapać właśnie ten wiatr w zagiel, który no, musi łapać po prostu Manchester United. 3-0, dwie bramki Falcao i jedna Ashley'ego Younga, którą oczywiście no, wszystkie widzieliście. No i no, cóż, jestem na razie bardzo, bardzo zadowolony z osiągnięć zespołu, bo... Widać, że już coś kmili, dzielność nie wystarczyła, no u nich nie wystarczyła, ale w naszym zespole oczywiście wystarczyła. Dzisiejszy mecz De Gea znów zachował czyste konto i wchodzi na to, że bramki nie straciła, bla bla bla. Nie zwracam uwagi, nie chcę go po prostu peszyć po prostu. Dobra, ja tam trochę przewinę właśnie. Falcao imponuje formą, 8,60, pochwalimy go oczywiście. Naprawdę bardzo dobrze rozegrałeś. Januzaj też bardzo dobrze rozegrał mecz. No i jego też muszę pochwalić, ale to już to zrobię poza odcinkiem. Tak czy siak, no ja myślę, że tu skończymy ten odcinek. Dzisiaj rozegraliśmy dwa mecze, naprawdę w fajnym stylu wygraliśmy 4-0 oraz 3-0 i liczę na to, że no,
następnych odcinkach też będzie tak dobrze. W tabeli już jesteśmy na 8 miejscu, mając 10 punktów, odskoczyliśmy strasznie właśnie od grupy spadkowej i myślę, że im dalej w las, tym będziemy walczyć o te pierwsze miejsce. A skoro kończymy, to myślę, że tym razem zostawimy sobie ekran, a niech będzie Maruana Fellainiego, czyli oczywiście no Włosza z tego, jak ja to mówię. Ale cóż, ja się tu z wami zagram, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE, na razie i cześć!